Z brązowymi medalami sezon 2018-2019 zakończyli pierwszoligowi koszykarze Jamalek z Polonii 1912 Leszno. Nasz zespół okazał się lepszy od GKS-u Tychy, zwyciężając 85-67. Polonia jakoś sforsowała dzisiaj ten mur, który postawiły Tychy w trapezie? Takie było założenie, bardzo nam zależało na zwycięstwie w ostatnim spotkaniu i na zajęciu trzeciego miejsca, bo myślę, że w perspektywie całego sezonu zasłużyliśmy na ten sukces i zmobilizowaliśmy się, chociaż było ciężko, nie ukrywam, no bo już są praktycznie dla większości zespołów wakacje, my graliśmy bardzo długo, ale warto było. Po pierwszej minimalnie przegranej przez Leszczynian kwarcie, poloniści na właściwe tory powrócili w drugiej odsłonie spotkania. No wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał, no nie ma kalkulacji, czy oszczędzamy siły na kolejny mecz, to nie jest seria. Znaczy poniekąd to jest seria, ale był to ostatni mecz o trzecie miejsce, wiedzieliśmy, że musimy wygrać więcej niż 12 punktami. GKS Tychy też świetnie wiedział, jak to spotkanie będzie wyglądało i jak będziemy je prowadzić. Zrobiliśmy swoje, wywalczyliśmy, zostawiliśmy kawał porządnego serca i na tym spotkaniu, i przez cały sezon, więc chyba nam się należało. Wydaje mi się, że nam się należało. Mający 11-punktową zaliczkę z pierwszego meczu Tyszanie, mimo agresywnej obrony, nie potrafili znaleźć sposobu na powstrzymanie kapitalnie dysponowanych Kamila Hanasa i Stanferda Sanego, którzy tego dnia stanowili o sile Jamalek z Polonii. Te 11 punktów nie starczyło, chociaż gdybyśmy trafili te rzuty w końcówce, no to przechylilibyśmy szale na swoją korzyść. To jest duża strata na tym poziomie. Zaczynamy mecz od minus 11, także żeby do tego dojść pułapu, no trzeba rzucić 11 oczek. Ale się udało i jesteśmy z tego zadowoleni. Walczyliśmy dzisiaj, podobało mi się, jeżeli chodzi o całokształt. Wszyscy walczyli, każdy dał z siebie wszystko. Także ta strata musieliśmy nadrobić i jeszcze przegonić przeciwnika, który nie był wcale łatwy. Dla klubu z Leszna, który dopiero drugi rok gości na parkietach zaplecza ekstraklasy, zdobycie brązowych krążków jest sporym sukcesem oraz zwieńczeniem długiego i trudnego sezonu. To jest olbrzymi sukces całego klubu, całej naszej organizacji, miasta Leszna, mojego zespołu, nie ma żadnego niedosytu. Wreszcie się bardzo cieszymy. Trzecie miejsce w drugim roku funkcjonowania w pierwszej lidze, myślę, że to jest olbrzymi sukces. Także chciałbym tutaj wszystkim podziękować i miastu za wsparcie, i wszystkim sponsorom, i całemu zarządowi naszego klubu, i prezesowi, a przede wszystkim zawodnikom i mojemu sztabowi za to, że to trzecie miejsce udało nam się zdobyć. Gratulując ogromnego sukcesu wszystkim działaczom, trenerom, a przede wszystkim zawodnikom, życzymy chwili odpoczynku od koszykówki oraz nabrania sił na kolejne rozgrywki, które miejmy nadzieję zakończą się upragnionym przez kibiców awansem do najwyższej klasy rozgrywkowej.